Koalicja Zjednoczonej Prawicy istnieje i nie jest zagrożona, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przyznaje, że choć Solidarna Polska głosowała przeciwko Funduszowi Odbudowy, to w głosowaniach nad poprawkami opozycji wsparła Prawo i Sprawiedliwość. Solidarna Polska zagłosowała przeciwko ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy. Argumentowała, że to zgoda na federalizację Unii i wspólny dług. Wskazywała, że Bruksela może narzucić Polsce własną wizję praworządności, rozumianej także jako zgoda na małżeństwo osób tej samej płci. Większość klubopistych obaw nie podzieliła i choć różnica zdań w koalicji jest widoczna, to nie załamie ona współpracy w rządzie. To przez głosy Solidarnej Polski ustawa ratyfikacyjna przeszła w takim kształcie, jak chciał tego PiS. Poprawki do projektu zgłaszała opozycja. Głosowali z nami nad tymi poprawkami. Tu uzyskaliśmy samodzielnie większość, więc wykazaliśmy też, że koalicja Zjednoczonej Prawicy istnieje nadal i nie jest zagrożona. Przewodniczący klubu PiS-u Ryszard Terlecki powiedział, że dopóki postawa koalicjantów nie zagraża całości obozu władzy, można to jeszcze, i tu cytat, tolerować. PiS wnioskuje, by Funduszem Odbudowy jak najszybciej zajął się Senat. Marszałek Tomasz Grodzki unika deklaracji w sprawie terminu. Mówi jedynie, że w maju ustawa powinna zostać poddana pod głosowanie.